kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zrób to sam. Dziś pokażę Wam trzy proste sposoby, jak odpicować zwykły stołek z IKEA, tak aby nadać mu charakteru i oryginalności. A jak to zrobić, pozostańcie ze mną. Potrzebne Wam będą stołek, farba akrylowa do drewna, taśma klejąca, pędzel, gąbka, materiał, igła i nitka, agrafka, sznurek jutowy, naklejka na meble oraz nożyczki. Pierwszym pomysłem na kreatywne przerobienie stołka będzie jego pomalowanie. Oczywiście użyję do tego farby akrylowej do drewna, ponieważ będzie się bardzo dobrze trzymała. Decydując się na pomalowanie stołka, nie musicie od razu wprowadzać drastycznej zmiany. Ja postanowiłam pomalować tylko jego nogi, a właściwie to ich fragment. Pierwszym krokiem będzie dokładne odmierzenie, na ile centymetrów chcecie mieć pomalowane nogi. Ja myślę, że u mnie będzie to 13 cm. Zaznaczacie kredą bądź jakimś pisakiem dokładnie, gdzie ta granica się znajduje. I teraz za pomocą taśmy klejącej dokładnie ją wyznaczacie. I czynność tą powtarzacie na wszystkich czterech nogach. Mam przygotowane, więc zabieram się za malowanie. Teraz cierpliwie czekamy, aż farba przeschnie, żeby odkleić taśmę. Gdy farba już przeschnęła, delikatnie odrywamy taśmę. Wszystko wyszło równo. Stołek prezentuje się tak. Kolejnym pomysłem na odpicowanie naszego stołka jest dodanie mu siedziska. Będziecie potrzebować do tego wybranego przez Was materiału. Ja akurat wybrałam taki w czarno-białą kratkę, ponieważ bardzo lubię styl skandynawski i akurat fajnie będzie się wpisywał do mojego wnętrza. Dodatkowo potrzebujecie gąbki, jednak ja znalazłam takie siedzisko, które ma taką samą średnicę jak średnica mojego stołka, więc w sumie fajna zamiana. Od czego zaczynamy? Od odrysowania naszego siedziska, a właściwie naszego krzesła. Odwzorowując blat waszego stołku na materiale, pamiętajcie o tym, żeby dodać kilka centymetrów, ponieważ potrzebny będzie Wam tunel z materiału, przez który przeciągniecie sznurek bądź gumkę. Ja akurat dodałam 10 cm, żeby było bezpieczniej. Zaznaczam sobie w tym miejscu i w kilku pozostałych, żeby odwzorować równe koło. Teraz zaznaczone elementy łączymy ze sobą, żeby wyszło nam równe koło. Po rysowaniu zabieramy się za wycinanie koła. Teraz nawlekamy nitkę na igłę, która posłuży do uszycia tunelu w materiału, przez który będziemy przeciągać, w moim przypadku, jutowy sznurek, który stylistycznie pasuje do mojego materiału. Kochani, mój tunel wygląda mniej więcej tak. Nie jest to może super precyzyjna robota, ale gwarantuję Wam, że po przeciągnięciu sznurka i ściągnięciu tego materiału totalnie moje niedoskonałości nie będą widoczne. A żeby ułatwić przeciągnięcie sznurka, skorzystam z pomocy zwykłego spinacza, na który nawlekę sznurek. I przeciągam wzdłuż mojego tunelu. Moim zdaniem efekt jest świetny, a stołek wygląda fantastycznie. Ostatnia
ostatnie poprawki. I stołek jest dopieszczony. Teraz, kochani, trzeci chyba błyskawiczny sposób na udekorowanie Waszych stołków. Mianowicie przyklejacie na nie wybrane przez Was naklejki. Jeżeli szukacie takowych, oczywiście odsyłam Was do strony Homebooka, klikajcie w linki, wybierzcie coś dla siebie. Ja wybrałam akurat takie ptaszki, więc fajnie będą się komponować z moim stołkiem. Więc wystarczy odkleić, odpowiednio je umiejscowić. Myślę, że dołożę jeszcze jednego. I stołek w zasadzie gotowy. Tak wyglądają gotowe stołki. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak fantastycznie wyglądają. Dajcie znać w komentarzach, który z nich najbardziej przypadł Wam do gustu, a ja z tego miejsca zapraszam na kolejne filmy, do subskrybowania naszego kanału, aby być zawsze na bieżąco. Pozdrawiam, pa, pa!